Zgodnie z ustawą system viaTOLL ma być wyłączony w terminie do końca czerwca 2021 roku i w tym terminie pozostanie wykorzystywany tylko system eTOLL, czyli nowy system poboru opłat drogowych zbudowany w technologii pozycjonowania satelitarnego. Projekt prowadzimy w ten sposób, aby dać komfort naszym użytkownikom dróg płatnych, czyli kierowcom, przewoźnikom, komfort przejścia ze starego systemu viaTOLL na nowy system eTOLL w okresie przejściowym. Okres przejściowy planujemy, że to będzie okres mniej więcej od kwietnia 2021 roku do końca czerwca. I w tym okresie przejściowym kierowca, przewoźnik będzie mógł wybrać dogodny dla siebie moment, w którym, mówiąc kolokwialnie, przełączy się ze starego systemu viaTOLL na nowy system eTOLL. System eTOLL budujemy w taki sposób, żeby on był praktycznie możliwy do użycia w sposób niewymagający kontaktu z urzędnikiem czy z pracownikami resortu finansów, którzy będą świadczyć usługi w tak zwanych punktach obsługi klienta. System będzie dostępny właśnie przez e-Urząd Skarbowy, w którym w momencie uruchomienia tego systemu znajdziemy tak zwany kafelek pozwalający na wejście w przestrzeń cyfrową systemu eTOLL, gdzie użytkownik dróg płatnych w Polsce będzie mógł wykonać kompletny self-service, czyli kompletny setup konta użytkownika. W projekcie budowy nowego systemu poboru opłat drogowych, budowy systemu eTOLL, weszliśmy w etap testów. Czy to jest etap, który rozpoczął się po zakończeniu fazy produkcji oprogramowania. W ramach testów weryfikujemy, czy przygotowane przez nas oprogramowanie spełnia wszystkie wymagania, jest stabilne i jest gotowe do uruchomienia produkcyjnego. Jeżeli chodzi o testy, które realizujemy, to są testy, które z jednej strony potwierdzają gotowość komponentu do rejestracji użytkownika w nowym systemie, czyli przedsiębiorcy, przewoźnika czy osoby fizycznej, która realizuje transport po drogach płatnych w Polsce pojazdem powyżej 3,5 tony. A następnie pozwalamy na rejestrację w tym systemie informacji o posiadanych pojazdach, o flocie pojazdów i urządzeniach, które będą wykorzystywane do przekazywania informacji o trasie przejazdu, czyli urządzenia, które zbierają koordynaty geolokalizacyjne i przekazują je do systemu centralnego. Realizujemy także testy w obszarze przejazdów po drogach płatnych w Polsce i weryfikujemy, czy przygotowane przez nas oprogramowanie, a w szczególności aplikacja mobilna lub inne urządzenia do przekazywania danych geolokalizacyjnych działają poprawnie, przekazują dane dobrej jakości, a następnie, czy na podstawie tych danych nasze komponenty w sposób poprawny naliczają opłatę za zrealizowany przejazd.